Epizod pierwszy. Inwazja. Tej nocy Reksio spał bardzo niespokojnie. Męczyły go koszmary. Ocknął się nagle i stwierdził, że coś dziwnego dzieje się dookoła. Przeczucie nie myliło go. Na podwórku działy się rzeczy, jakich świat dotąd nie widział. Świat dotąd nie widział takich rzeczy. Śpię sobie, proszę ciebie smacznie, aż tu nagle budzę się i patrzę. Wsiub, ziu, jacyś kosmici zakradli się do kukurników. No to wybiegam i nie wiem, co robić dalej. No to idziemy. Reksio spojrzał w niebo i naliczył aż 20 zbliżających się spotków kosmicznych. Powstrzymam je, pomyślał. Tylko potrzebna mi jest jakaś broń. A poza tym, siema, tutaj Bartek i witam was w pierwszym odcinku z Reksio i UFO. Teraz, spróbujemy jakoś się pogadać, Nie namyślając się długo, Reksio chwycił worek pełen buraków. No i buraczkami je pociśniemy. O Jezu. I tak oto nasz dzielny pies dał kosmitom Bobu. To skokokokonała robota, Reksiu! Uciekali aż się za nimi, że tak powiem, kukurzyło! Niestety, moja młodsza siostra Angelika została uprowadzona przez obcych. No nie wierzę! Uprowadzona przez obcych? To dranie! Mnie uprowadzili całą wioskę czarnych kur. Przekopałem się pod całym oceanem, żeby wam o tym powiedzieć. Bo tak sobie myślałem, że skoro pies dał sobie radę z piratami, to może też poradzi sobie z kosmitami. Reksio stanął przed nie lada dylematem. Podróż w kosmos wydawała się szaleńczym pomysłem. Ktoś jednak musiał uratować porwane kury. Angeliko Koko! Najpierw zabrali mi brata, bliźniaka, jednojajowego mojego małego Kornelka, a teraz zabrali mi ciebie. Naprawdę? Naprawdę gotów jesteś polecieć za nimi w pościg? Unieść się wysoko koko ponad ziemię? Polecieć w kosmos? Pozostał tylko jeden problem. W jaki sposób Reksio miałby polecieć w kosmos? No właśnie. Dajcie mi jakieś 2 godzinki na wynalezienie odpowiedniej technologii i przygotowanie projektu kosmicznego w wajchadłowca. Niezła mazła. Moduł transgalaktyczny. Aha. Blastery? Dobrze? Nie. To słabo wygląda. A tu dokleimy napęd, może warpowo-zbożowy. I na koniec obwiążemy wszystko z sznurem jonowym. Panowie, kończyłem projekt. Będziemy potrzebować kilku przedmiotów. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to za godzinę będziemy gotowi do startu. Reksiu, zapraszam cię do warsztatu. Poczekajcie sekundkę, ja za chwilę przyjdę. Yeah.
Okej, to idziemy do koguta sprawdzić, co tam wymajstrował przez te 2 godziny. A oto projekt komicznego, to jest oczywiście kosmicznego wahadłowca. Reksio ochoczo zabrał się za szukanie części potrzebnych do budowy statku kosmicznego. Zaplanowałem użycie obcej technologii. Rozejrzyj się, Reksiu, wokół kukurników. Może coś tym kosmitom odpadło. Okej. Okay. Najpierw zabierę to sobie, ciebie i idziemy. I spróbujemy to ułożyć. Widzę! Masz już główny silnik. Bałem się, że nie znajdziesz na naszym podwórku w pełni sprawnego silnika obcego pochodzenia, ale na szczęście udało ci się. O, znalazłeś wiadro. Zróbmy z niego silnik awaryjny. Konewka, doskonale. Rezerwowy silnik z odprowadzaniem nadmiaru kropelek. Pora na polar. Już myślałem, że nigdy nie pozbędę się tego krata, a tu patrz, moduł mieszkalno-sterujący jak znalazł. To... lampunia. Reksio był przeciążony. Aha. I... Dobra, no to... idziemy tu do kolegi. O, jest napęd awaryjny, na wypadek, gdyby przestało wiać. Ten chwytak służy do uzupełnienia zapasu paliwa. Reksio był przeciążony i nie mógł unieść już więcej przedmiotów. Należało albo użyć ich do budowy pojazdu, albo odłożyć z powrotem na miejsce. To idzie. Grabie mocy! Doskonale! Nie mam pojęcia, do czego to służy, ale wygląda dobrze. To... jeszcze chyba jeden przedmiot, nie? Reksio był przeciążony i... już nie. No to... drewniana balia. Dobrze. Początkowo myślałem o zastosowaniu specjalnej tytanowej osłony, ale w końcu stwierdziłem, że balia będzie lżejsza. Piecyk. Służy do dodawania gazu. Aby wcisnąć gaz do dechy, trzeba pociągnąć za sznurek, tak by piecyk zbliżył się do drewnianej balii. Proste i logiczne. No. A tu lejek czasoprzestrzenny. O. Ta lampka to kamuflaż. Z daleka statek będzie wyglądał jak gwiazda. Antena, się rusza. Dobrze, służy do nawiązania łączności pomiędzy balią a piecykiem. Pożyczę to. Tak. Rura spustowa, przydatna niezmiernie. Pszt. Idziemy tu. Hop. I idziemy stąd. Aha! Moduł napędowy już jest. To teraz może napęd do niego... jeśli przyjrzysz się schematowi, zobaczysz, że potrzebny będzie nam chomik. Jedna sztuka. O, pięknie! Zamontowałem ten wynalazek na wypadek, gdybyś natknął się w kosmosie na zatkaną czarną dziurę. Podetka cię. Jeszcze jeden kandydat na astronautę. Chomik Diesel. Zapraszamy. No, gotowe. Czyż nie jest wspaniały? Czyż nie jest nowatorski? Pozostaje tylko jeden problem. Kto zasiądzie za sterami? Kto pokieruje naszym wahadłowcem? No kto? Nie macie pilota? Co wam powiem? Macie szczęście. Komandor Kretes, do usług. Komandorze! Swojego czasu skończyłem korespondencyjny kurs pilotażu międzygalaktycznego. Poprowadzę ten statek. Może przejdźmy teraz od słów do czynów.
Panowie, zaczynamy odliczanie! No piękny patos, piękny, a teraz przestańcie sobie salutować, właśnie do pralki i zapnijcie paski. Klinowe, od bębna. Gotowi? Wybieram program K, jak kosmos. 60 stopni to kąt nachylenia. Uwaga! Powodzenia! Oż kurcze pieczone. Zapomniałem wyłączyć program prania wstępnego. Za późno. Nie szkodzi. Dadzą radę. Nie wyszło. Kogut nie wyłączył prania wstępnego. Przynajmniej dodał płynu Coca-Colino. Moje futerko nigdy nie było takie mięciutkie. Dotknij. Tak, tak, widzę ich. Za nimi! Poruszamy się w kółko? Mnie się wydaje, że lecimy prosto. Okazało się, że trzeba skalibrować kreta, czyli wyregulować mu okulary. Obawiam się, że będziesz musiał mnie skalibrować. Dobra, i tutaj kończymy. W następnym odcinku skalibrujemy kreta. Także subskrypcja, łapka w górę, komentarz. Pa!